Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem Tomasz Rydelek, założyciel i redaktor bloga Puls Lewantu. Witam cię serdecznie, Tomku. Cześć, witam serdecznie. Tomku, rozmawiając o geopolityce, najczęściej w mediach pojawia się oczywiście temat ukraiński. Mija zaraz rok od rosyjskiej inwazji na naszego wschodniego sąsiada, ale coraz częściej w mediach słyszymy o Iranie. Niedawne protesty w Teheranie, niemal w całym Iranie. Dwa, dostarczanie irańskich dronów do Federacji Rosyjskiej i niedawne wybuchy. Co obecnie dzieje się w Iranie i jak to wpływa na światową geopolitykę? Iran tak naprawdę jest teraz w ciężkiej sytuacji, jeżeli spojrzymy na czas tutaj takie Iranu postrewolucyjne. To zdecydowanie teraz to jest taki moment, jeden z najcięższych w historii właśnie tego rewolucyjnego Iranu, bo z jednej strony Iran tak naprawdę od 2018 roku ponownie jest objęty sankcjami w związku z tym, że Amerykanie z czasów prezydentury Trumpa wycofali się z JCPOA, czyli z tego porozumienia nuklearnego. Sankcje wróciły. Jednocześnie też są problemy takie, jeżeli chodzi o irańską gospodarkę, żeby nie wchodzić w szczegóły, w skrócie mówiąc, strukturalne. To są problemy dotyczące waluty, dotyczące też wydatków publicznych. Także w związku z tym, że są sankcje, tutaj ciężko jest wprowadzać takie reformy gospodarcze. No a właśnie teraz jeszcze pojawia się wojna na Ukrainie i Iran, który nie może się dogadać, bo nie mógł się dogadać z administracją prezydenta Trumpa, ale teraz też tego kompromisu nie widać z administracją Joe Bidena, nawet otwarcie. Już ludzie z otoczenia prezydenta mówią, że jeżeli chodzi o tutaj właśnie powrót do JCPOA, to oni nie widzą na ten moment takiej możliwości i generalnie wyznaczają sobie inne priorytety w tej polityce bliskowschodniej. No więc naturalną rzeczą jest, że Iran jednak tutaj ciąży teraz w kierunku Rosji. Są te dostawy irańskich dronów, ale to jest jakby tylko jedna strona medalu, bo z drugiej strony też jest rozwijana cały czas współpraca gospodarcza. Między innymi jest takim, można powiedzieć, priorytetowym tutaj pomysłem, w zasadzie który już można powiedzieć, że funkcjonuje. To dopiero są początki, ale to będzie w kolejnych latach rozwijane. Międzynarodowy korytarz transportowy północ-południe, którym właśnie towary są z jednej strony z Rosji przez Azerbejdżan, przez Iran do Indii i vice versa. Też jest kwestia takiej zacieśniającej się współpracy, jeżeli chodzi o banki. W zeszłym tygodniu właśnie mieliśmy połączenie systemów bankowych Rosji i Iranu. Także, no a właśnie jeszcze tutaj wspominając, wracając do polityki krajowej Iranu, jest kwestia oczywiście tych protestów, które trwają od września, ale jeżeli spojrzymy na ich intensywność, no to one powoli zdają się wygasać. Co nie zmienia jakby faktu, że to też jest wyzwanie dla władz, bo widzieliśmy przez te miesiące, jak trwały protesty, że władze też nie do końca wiedziały, jak zareagować. Miejscami były te protesty ostro tłumione, w innych miejscach była bardziej pragmatyczna polityka, więc Iran przechodzi przez taki moment kryzysu, bo tak jak mówię, to są problemy gospodarcze, bo są sankcje, wykluczenie z rynków zachodnich, ale też właśnie to zmieniające się środowisko międzynarodowe, chociażby na Kaukazie, gdzie Azerbejdżan tutaj próbuje odnowić ten konflikt z Armenią, jeszcze wyszarpać trochę terytorium, co też Iranowi nie podoba, a na Kaukazie nie ma teraz Rosji, bo Rosja jest zaangażowana na Ukrainie. Więc no to są bardzo duże problemy po stronie Teheranu. Tomku, a co w takim razie z, można powiedzieć, odwiecznym wrogiem Iranu, Izraelem? Niedawna zmiana rządzących, Benjamin Netanyahu wraca do rządzenia Izraelem. Jak to wpłynęło na politykę Iranu? Ja bym nie powiedział, że ta władza tutaj, jeżeli chodzi o powrót Netanyahu do władzy, że to zmieniło w jakimś stopniu irańską politykę zagraniczną. Przy czym rząd Netanyahu na pewno będzie kładł większy nacisk właśnie na taką próbę zatrzymania irańskiego programu nuklearnego. Nacisk jeszcze, na pewno będą Izraelczycy lobbować też w USA, żeby jednak nie wracać do JCPOA, żeby ten Iran gospodarczo wykończyć, co też jest pytanie, czy to jest w ogóle realne, tak?
Natomiast no, ze strony Izraela, a zwłaszcza ze strony premiera Netanyahu, widać, że Izrael tak naprawdę no, nie cofnie się. Jest, może nie tyle, że nie cofnie się, ale że jest gotów naprawdę do wielu rzeczy, tylko właśnie, żeby nie pozwolić na kontynuowanie irańskiego programu nuklearnego. I tak naprawdę priorytetem Izraela jest właśnie niedoprowadzenie do takiej sytuacji, w której Iran skonstruowałby broń jądrową. Tomku, a co do niedawnych głośnych ataków na terenie Iranu, czy mamy już jakieś informacje, tak naprawdę czego dotyczyły, bo to też różne informacje w mediach się pojawiały, jaki był cel ataków, kto za tym stoi, no bo z jednej strony mieliśmy trochę taką, można powiedzieć, euforię mediów izraelskich i czy to przypadkiem nie ma właśnie związku z zmianą rządu w Izraelu i bardziej agresywną politykę Netanjahu względem Iranu? Na ten moment to z jednej strony możemy, może powiem tak, jeżeli chodzi o te wydarzenia, które były w weekend w Iranie, to były dwa, nazwijmy to, incydenty. Jeden to był pożar w zakładzie produkcji olejów silnikowych w Wazarszach i to się wydaje, że to był całkowity przypadek, że tutaj nie ma jakby zewnętrznych graczy w to zaangażowanych. Natomiast drugi incydent, i to ten jest bardziej taki medialny, to są właśnie te trzy drony, które pojawiły się nad miastem Esfahan. I tutaj tak naprawdę, mimo tego, że właśnie media starały się tak przedstawić to, że tutaj Izrael stoi za tym, tak naprawdę to też nie do końca wiadomo, bo Izrael ma możliwość atakowania celów na terenie Iranu i Izrael to pokazał wielokrotnie w ostatnich latach. Natomiast tutaj mówimy o ataku, który był dokonany trzema dronami komercyjnymi, które tak naprawdę, jeżeli chodzi o możliwości przenoszenia ładunków wybuchowych, to te ładunki wybuchowe nie były duże. Jeden dron został strącony nad centrum handlowym. W zasadzie prawdopodobnie zaczepił się o taką metalową siatkę, która teraz często zabezpiecza różne irańskie budynki. To też, mówiąc tak bardziej właśnie z waszej beczki, na przykład też na Ukrainie było to nagranie, że krab był zabezpieczony tak tą siatką i rosyjski lancet na niego spadł. Więc to są podobne konstrukcje. I właśnie jeden dron spada tutaj przy centrum handlowym, natomiast drugi, przynajmniej tak irańska telewizja państwowa opublikowała taki materiał, że ten drugi dron spadł na magazyn. Ten magazyn też był zabezpieczony siatką, więc tak naprawdę straty są jakieś minimalne, są jakieś minimalne uszkodzenia dachu. Natomiast jeszcze w okolicy tam się znajduje taki Instytut Materiałoznawstwa i Energii, który prawdopodobnie jest powiązany właśnie z Ministerstwem Obrony. I też jeżeli spojrzymy na przykład na izraelskie media, to wygląda na to, że zarówno ten magazyn, który przedstawiała właśnie irańska telewizja państwowa, i ten instytut, to są elementy jednego kompleksu właśnie obronnego. No przy czym, tak jak mówię, no po tych zdjęciach, które zostały opublikowane, a pamiętajmy, że to jest jednak centrum miasta, to jest centrum Esfahanu, to tak naprawdę nie widać, żeby tam były jakieś zniszczenia, więc ja osobiście raczej tutaj bym nie stawiał, że to był Izrael, to był bardziej atak dokonany właśnie, a raczej na pewno to był atak dokonany z wewnątrz. Oczywiście to, że z wewnątrz, to też nie wyklucza, że to był Izrael, ale tutaj tak jak mówię, no, to są bardzo, bardzo małe drony, te zniszczenia są minimalne. Być może to są jakieś, za tym stoi jakaś na przykład grupa osób powiązana z właśnie protestami, bo jeżeli spojrzymy na te ostatnie miesiące, to też nastąpiła tutaj duża brutalizacja właśnie tych protestów i nie tylko właśnie władza strzelała do protestujących, ale zdarzały się właśnie przypadki ataków na właśnie siły bezpieczeństwa i też zdarzały się ofiary śmiertelne po stronie właśnie tutaj czy Basiżu, czy nawet Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, więc tutaj żadnej opcji tak naprawdę bym nie wykluczał. Osobiście mnie nie przekonuje jednak ten wątek Izraela, bo Izrael stać, powiem tak, Izrael stać po prostu na dużo więcej. Tomku, to jeszcze muszę co do eksplozji dopytać, bo to też była taka jakby przepychanka słowna między ministerstwami spraw zagranicznych. Eksplozje w Iranie, a kwestia ukraińska, no bo w pewnym momencie Ukraińcy ogłosili, że nie wiedzą nic, takie oświadczenia. Pojawił się też wątek ukraiński, czy on się też tam jakoś przewija w gąszczu tych wiadomości? Może nie tyle, że tak
Znaczy, mówię, powiedzmy tak, Irańczycy nie uważają, że stoją za tym Ukraińcy, aczkolwiek po tych właśnie komentarzach ukraińskich polityków faktycznie irański MSZ zaprotestował, chciał wyjaśnień od Ukraińców, więc można powiedzieć, że w takiej infosferze nieco to się odbiło, ale wydaje mi się, że nikt u Irańczyków nie podchodzi do tego na takiej zasadzie, że rozważmy taką opcję, czy być może stali za tym Ukraińcy. Zresztą też po komentarzach irańskiego MSZ-u tak mi się wydaje, że Irańczycy postrzegają ten atak właśnie raczej jako taki incydent, na który nie będą odpowiadać, bo też dzień po ataku był taki komentarz ze strony irańskiego ministra spraw zagranicznych, który powiedział, że oczywiście to był zdradziecki atak i tak dalej, i tak dalej. I później powiedział, że irański program nuklearny będzie kontynuowany. Także to też właśnie jest kwestia tych priorytetów i wydaje mi się, że Iran właśnie, jeżeli to by był atak na jakiś ośrodek powiązany właśnie z programem nuklearnym, odpowiedziałby. Natomiast tutaj też się mówi, że to niekoniecznie był zakład związany z dronami, być może to było coś związanego z rakietami balistycznymi. To tutaj niekoniecznie Iran właśnie będzie odpowiadał. Tomku, wróciłbym, jeżeli jesteś już z nami, do kwestii jeszcze protestów, które, jak sam stwierdziłeś, już ich siła jest znacznie mniejsza. Czy one coś pozytywnego Irańczykom przyniosły? Bo też czytaliśmy pewnego rodzaju publikacje, że w niektórych kwestiach protestujący jakąś swoją część, powiedzmy, wolności wywalczyli. To jest ciężko powiedzieć, znaczy one troszeczkę dobrego przyniosły, ale to dobrego na takiej zasadzie, że mamy w zasadzie powrót do stosowania prawa dotyczącego hidżabu w zakresie, czyli w takim bardziej pragmatycznym zakresie, bardziej łagodnym, jak to było w czasach poprzedniego prezydenta, czyli Hasana Ruhaniego, bo w czasach właśnie Ruhaniego generalnie tych patroli policji obyczajowej nie było aż tak dużo. Też nie podchodzono tak brutalnie do kobiet, jeżeli chodzi właśnie o hidżab. Natomiast prezydent Raisi tutaj chciał zaostrzenia egzekwowania tego prawa. Natomiast właśnie teraz, w związku z tym, że były te protesty, nawet Ajatollah Khamenei powiedział, że oczywiście w pewien sposób mu się to nie podoba, ale też nie można twierdzić, że kobiety, które źle noszą hidżab, nie są zwolenniczkami islamskiej rewolucji, więc to też można powiedzieć, że tak bardzo. Bardzo ciekawy argument zastosował tutaj, ale generalnie można powiedzieć, że jeżeli jest jakaś zmiana, to właśnie jest to zmiana, że jednak jest to łagodniejsze stosowanie tego prawa. Bo takich zmian realnych, jeżeli chodzi o ustrój polityczny, nie ma i nie będzie. Tomku, na koniec naszej rozmowy chciałbym Cię dopytać jeszcze o irańsko-rosyjskie stosunki, no bo jednak irańskie drony pojawiają się niemal co drugi, trzeci dzień w przekazach medialnych, szahidy, możliwość wykorzystania przez Rosjan cięższego kalibru, czyli rakiet balistycznych. Co Irańczycy na tym zyskają? Wczoraj w Politico ciekawy materiał o ewentualnym transferze rosyjskiej technologii do Iranu. U Ciebie na Twoim blogu była informacja o rosyjskich samolotach. Czy mamy już jakieś informacje, jakiś sprzęt rosyjski do Iranu trafia? Czy są już jakieś publikacje na ten temat? Póki co nie wiadomo. Znaczy, póki co nie mamy takich informacji, żeby ten sprzęt zaczął trafiać. Natomiast no, jeden z irańskich parlamentarzystów powiedział właśnie, że za kilka miesięcy powinny zacząć się dostawy S-35 do Iranu. No faktycznie, jeszcze przed wojną na Ukrainie Iran był zainteresowany kupnem właśnie tych samolotów, zwłaszcza, że no, irańskie siły powietrzne tak naprawdę jest muzeum pamiętające jeszcze właśnie czasy Szacha. Iran, więc z jednej strony właśnie to jest ten transfer takiego nowoczesnego uzbrojenia rosyjskiego, z drugiej strony to jest właśnie też zacieśnianie tej współpracy gospodarczej, no bo jednak Iran tutaj widzi dużą szansę na to, żeby właśnie ściągnąć też dużo rosyjskich inwestycji, bo też pamiętajmy, że po 2018 roku, gdy Iran został obłożony sankcjami przez Stany Zjednoczone, to Rosjanie dużo Iranowi obiecywali, natomiast jeżeli chodzi o takie konkretne już inwestycje, to tak naprawdę one były prowadzone bardzo, bardzo ślamazarnie, bo też Rosjanie rozpatrywali to z takiej właśnie perspektywy tych amerykańskich sankcji, niekoniecznie właśnie tutaj
chcieli wykładać duże pieniądze na stół. Zresztą podobnie robili bardzo Chińczycy, którzy w pewnym momencie właśnie przejęli kontrakt chociażby z francuskiego Totalu i z tym kontraktem nic nie robili. To był kontrakt na rozbudowę pola South Pars i ostatecznie Irańczycy sami wypowiedzieli Chińczykom umowę. Więc teraz dla Iranu to jest idealny moment, żeby właśnie zacieśnić tę współpracę, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu. Połączono te systemy bankowe Rosji i Iranu. I też być może z perspektywy Iranu ta pomoc, jaką oni udzielają Rosji w agresji na Ukrainę, to też może poskutkować właśnie brakiem sprzeciwu Rosji wobec konstrukcji irańskiej bomby. W sytuacji oczywiście, gdy Iran by poszedł w tym kierunku, bo tak naprawdę Iran zawsze wysyła takie sprzeczne sygnały i nigdy do końca nie wiadomo właśnie, jaki jest cel ostateczny tego irańskiego programu nuklearnego, ale patrząc z perspektywy historycznej, czy to Związek Radziecki, czy Rosja, oni byli przeciwni temu, żeby Iran posiadał broń nuklearną. Natomiast teraz, w sytuacji, gdy Moskwa, jak sama mówi, tak uważają oczywiście Rosjanie, że jest w wojnie z całym Zachodem, no to tak naprawdę z perspektywy Rosji nawet by było to lepiej, gdyby Iran posiadał broń nuklearną. Tomku, serdecznie Ci dziękuję. Proszę Państwa, naszym gościem był Tomasz Rydelek, Puls Lewantu. Państwa odsyłamy na bloga Tomka, gdzie możecie zapoznać się z najnowszymi, ciekawymi informacjami z tego regionu. Tomku, bardzo Ci serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że jako to, że byłeś z nami dzisiaj po raz pierwszy, nie zawiedliśmy Ciebie i będziemy mogli skorzystać z Twojej wiedzy następnym razem. Jasne, było bardzo miło. Państwa zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i oczywiście do odwiedzenia mediów społecznościowych Tomka. Dziękuję bardzo.